Antoni Macierewicz ustąpił z miejsca szefa ministra obrony narodowej w atmosferze wzajemnej partyjnej niechęci i skandalu. Okazuje się, że prowadząc działania podkomisji do spraw katastrofy smoleńskiej chciał zachować swoje biuro. Udało się. Antoni Macierewicz w polskiej polityce zajmuje szczególne miejsce. Były szef MON wciąż chętnie wypowiada się na temat kondycji polskich sił zbrojnych i próbuje znaleźć przyczyny katastrofy smoleńskiej. Swoje działania wciąż prowadzi w budynku przy ulicy Klonowej, który miał być jednak miejscem do pracy nowego szefa resortu, w tym wypadku Mariusza Błaszczaka. Czy ten drugi musiał ustąpić miejsca? Wyjaśnienia Błaszczaka nie są klarowne. Gdzie pracuje Antoni Macierewicz? Mariusz Błaszczak, próbując obronić swoją decyzję, sugerował, że przenosi swoje biuro w hołdzie stulecia odzyskania niepodległości. Bo to właśnie na Aleję Niepodległości postanowił przenieść swoje biuro. W symbolicznym hołdzie dla Niepodległa. W 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości podjąłem decyzję o przeniesieniu swojego biura z ul. Klonowej do siedziby MON w Aleja Niepodległości. Dziś zaczynam służbę w nowym miejscu, napisał na Twitterze szef MON kilka miesięcy wstecz. Tym samym doszło do nieoficjalnych komentarzy w sprawie ewentualnych zmian w resorcie. Macierewicz wciąż współpracował z podkomisją smoleńską i, jak zauważają politycy opozycji, nie chciał przenosić się ze swojego dotychczasowego biura. Trudno czuć się dobrze, skoro jego zadaniem jest odmacierewiczowanie resortu i niewątpliwie mijanie się na tych samych korytarzach nie musi być przyjemne, powiedział Rzeczpospolitej Tomasz Siemoniak, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Okazuje się, że w ocenie polityka opozycji dla Macierewicza ważne było zatrzymanie honorów i miejsca do spotykania się ze współpracownikami. W tym dość znaczącym geście pokazał Błaszczakowi, że jego miejsce jest gdzie indziej. Eksodus urzędników z ministerstwa. Przy okazji tej przeprowadzki musiało dojść do wielu zmian wewnątrz struktury ministerstwa. Błaszczak swoje decyzje analizuje przy pomocy bliskich współpracowników, których nie mogło zabraknąć w nowej siedzibie. W przypadku decyzji o zmianie miejsca, ci musieli podążać za swoim szefem. Minister Błaszczak kieruje resortem przy pomocy grupy ludzi, swoich asystentów. Musi mieć ich na wyciągnięcie ręki. Mówię tu m.in. o wiceministrach. Ja z zastępcą wiceministrem Czesławem Mroczkiem, który stacjonował na Al. Niepodległości na Klonowej 1 umawiałem się na spotkania raz w tygodniu. I to mi wystarczyło, dodał Siemoniak w rozmowie z dziennikarzami. Sytuacja, która miała miejsce na początku roku, wciąż ma miejsce.
Okazuje się, że Macierewicz nie chce ustąpić i, w związku z ustaleniami dziennikarzy, nie zamierza tego robić w najbliższej przyszłości.